Na targach MWC najwięcej emocji wzbudzają rzecz jasna premiery potężnych flagowców, jednak gdy przychodzi co do czego, bardzo wielu konsumentów decyduje się jednak na zakup smartfonów znacznie tańszych, znacznie bardziej przystępnych dla każdego użytkownika. Dwa takie smartfony pokazała na tej edycji targów firma Lenovo. Jeden z nich trzymam w ręku. To jest model Lenovo Vibe K5 Plus. Dlaczego o nim mówię? Co jest nim wartego uwagi? Cóż, jeżeli ten smartfon będzie kosztował na polskim rynku tyle samo, co kosztuje na rynku amerykańskim, może to być jedna z najlepszych budżetowych propozycji na rynku smartfonów. Ten telefon kosztuje w przeliczeniu 600 zł, a ma do zaoferowania 8-rdzeniowy procesor, 2 GB pamięci operacyjnej, 13-megapikselowy aparat fotograficzny, 5-megapikselową kamerkę z przodu i działa pod kontrolą Androida Lollipop z nakładką producenta. Do tego otrzymujemy 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD i baterię o pojemności 2750 mAh bodaj. No, czyli naprawdę świetne parametry i jeżeli ten telefon, jeżeli jego cena będzie trzycyfrowa, to naprawdę warto będzie się nim zainteresować. Tym bardziej, że wykonano go również nieźle. On oczywiście odstaje poziomem wykonania od tych najdroższych modeli, jednak naprawdę nie mam tutaj nic do zarzucenia. Na pewno wygląda nawet lepiej niż flagowce Samsunga jeszcze kilka lat temu. Sprawdzam właśnie płynność działania tego smartfonu i muszę przyznać, że prezentuje się to bardzo dobrze. Nakładka systemowa Lenovo to, co znamy już z kilku innych propozycji tego producenta, ze starszych propozycji. Bardzo estetyczna, nie mamy tutaj szuflad na aplikacje, co niektórym się podoba, niektórym nie. W każdym razie trend jest coraz szerszy. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że na rynek trafi jeszcze nieco tańsza wersja tego smartfonu, wyposażona w słabszy procesor i ekran o rozdzielczości tylko HD za $130. Cóż, mam nadzieję, że będę miał okazję przyjrzeć się temu modelowi jeszcze bliżej, ponieważ szykuje się dobry konkurent dla propozycji takich jak chociażby Motorola Moto G.